Witamy wszystkich Państwa. Jesteśmy na Old Trafford, legendarnym stadionie wielokrotnego mistrza Anglii Manchester United. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa komentował Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj kolejne spotkanie rozgrywek ligowych Division Rivals. Firmino dokładnie na dobieg. Roberto Firmino. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu. Ale świetna szansa teraz! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Dembele. Tej akcji wciąż się może wiele... Cristiano Ronaldo! Czy będzie prowadzenie? Ależ fantastyczna obrona! Krótko rozegrany róg. Znowu mają rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Udany pressing. Mają piłkę. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Vardy wychodzi sam na sam. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa. Tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Cristiano Ronaldo. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. Raheem Sterling. Niestety strata piłki. Za chwilę może być dogodna okazja. Vardy! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Piłka już w rękach bramkarza. Z łatwością to łapie. A jeszcze chwilę wcześniej było naprawdę niebezpiecznie. Roberto Firmino. Felipe Anderson. Vardy. Ależ przeczytał to jak profesor. Ładnie pomyślane. Ładne, prostopadłe podanie. Ronaldo! A... Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Krótko rozegrany rożny. Wycofanie piłki w poprzek. Dobre. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Raheem Sterling. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Ryan Giggs. Świetny, szybki kontratak, ale strzał daleko od bramki. To jednak pokazuje, jak szybko potrafią przejść z obrony do ataku. Roberto Firmino. Dembele. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dobrze, w tempo. Będzie szansa. Raheem Sterling. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Sterling. Teraz Felipe Anderson. Przy piłce Rivaldo. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Do... Cristiano Ronaldo! Piłka obroniona przez Alissona. Krają dalej. Messi. Zablokowany strzał. Felipe Anderson. Nici z podania przejął Umtiti. Ależ rozumieją się bez słów. Kapitalne podania. No i będziemy mieli aut. Przy piłce Ronaldo.
przejął piłkę we własnym polu karnym. Felipe Anderson. Ndombele. Nieprzemyślane to podanie, prosto. Griezmann z wyczuciem. Dembele. Antoine Griezmann. To musi być gol! No takim wykończeniem akcji na pewno nie zaskarbi sobie wdzięczności szkoleniowca. Widziałem reakcję trenera. Nawet w garniturze poradziłby sobie lepiej niż jego podopieczny. Po meczu pewnie przemówi mu do słuchu. Świetnie się przedziera. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Witamy wszystkich serdecznie z Atlanty, a konkretnie z futurystycznego Mercedes-Benz Stadium. Mówi Dariusz Szpakowski. Ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Czuję, że to będzie fantastyczny mecz. Wiele sobie obiecuję po tym spotkaniu, Darku. Obyśmy zobaczyli. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. Dembele. Kibice czują, że tu musi paść bramka. Doping się. Uderza Griezmann. Świetnie zablokował. I gol! Piłka w siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację, Darku. Cóż, bramkarz chyba niewiele mógł zrobić przy uderzeniu z tak niewielkiej odległości. Rywal znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i tylko dopełnił formalności. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ronaldo. To musi być bramka! Co za obrona najwyższej klasy parada. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Jordi Alba. Griezmann. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Dembele. No, próbuje zabrać piłkę rywalowi Thiago Silva. Zespół traci piłkę. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Złe podanie Messiego, strata. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. King! Świetnie teraz Ter Stegen. Tak! Gol! Wyrównująca bramka, ale zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. Jest 1-1. Remis.
Cristiano Ronaldo. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. No i źle to zrobił Messi. Strata i przy piłce rywale. Vardy. Vardy przesuwa się z piłką. Znakomicie, będzie szansa. To była naprawdę wyborna okazja, ale niestety kompletnie niewykorzystana. Spuścił wzrok i po prostu strzelił. Tymczasem w takich sytuacjach warto patrzeć do samego końca. Usiłuje wyłuskać piłkę rywalowi Thiago Silva. Genialne podanie. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Ach, nie ma gola. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. No, już blisko pole karne. Jednak nie, zawsze... Dobre podanie za plecy obrońców. Prostopadle, udanie. Pusta bramka strzeli! Gol! Cristiano Ronaldo! Naprawdę znakomite wykończenie. Kuriozalna sytuacja, popatrzmy na tę powtórkę. Tak, bramkarza nie było nawet w okolicy bramki. Zawodnik nie mógł mieć łatwiejszego zadania. Rzadko się zdarza tak fantastyczna okazja do zdobycia bramki. 2-1 to nie jest duża przewaga. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Świetnie przeda się przez obronę. Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Cristiano Ronaldo dobrze, z piłką przy nodze. King. Raheem Sterling. Świetne podanie za plecy rywali. Może uderzać na bramkę. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Może stąd strzelać. Ronaldo przy piłce. I mamy bramkę. Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Ma teraz szansę. To musi być gol. Bramka! Brawo! No można powiedzieć, że to było wejście smoka! Nos nie zawiódł trenera. Bardzo dobra zmiana. Świetnie wpłynęła na grę całego zespołu. Yeah.
Witamy Państwa z paryskiego Parc des Princes. Pogoda jest idealna do gry w piłkę nożną. Dzisiejszy mecz komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. Możemy się spodziewać dobrego meczu, prawda Jacku? Bardzo jestem ciekaw tego meczu, Darku. Coś czuję, że będzie się działo. Przechwyt, ale nie opanował. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Ronaldo w polu karnym. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Brawa za to przejęcie w polu karnym. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Thiago Mendes, Gabriel. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Rozpoczynają kontratak. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Dembele! Kontra, palce lizać. Wykończenie też, niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. Bramkarza pozostawiono samego w sytuacji 2-1. Był praktycznie bez szans. To prawda, nie mógł przewidzieć, czy rywale będą strzelać, czy podawać. Ograli go i piłka trafiła do siatki. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Jardel. Lionel Messi. Pięknie, prostopadle, Messi. Gol! Cristiano Ronaldo! Zasłużona radość, tak się strzela bramki. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście, zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Spalony Ronaldo. Przy piłce Rivaldo. Ronaldo. No, przejął, ale nie opanował piłki. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No i strata piłki. Dobrze, przebił się. Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Ronaldo jest dzisiaj na fali. Może sobie zapisać na konto kolejny hat-trick. Wspaniały mecz portugalskiego wirtuoza. Nieprawdopodobna skuteczność. Każde uderzenie na bramkę zamienia na gola. Istotnie, celownik ma nastawiony idealnie. Będzie się śnił bramkarzowi rywali po nocach.